Cześć. W dzisiejszym materiale pokażę ci, jak może wyglądać panel do tworzenia kursów online zrobiony w aplikacji Notion. Pokażę ci również, jak taki kurs możesz udostępniać innym. Także miłego oglądania i zaczynamy. Wiele osób uważa, że tworzenie takiego kursu to jest naprawdę żmudna robota, jest to bardzo drogie, czasochłodne i tak dalej. Oczywiście jest masa dużo masa dużo masa platform, które udostępniają możliwość właśnie wrzucenia do sieci swojego Kursu online i może nie do końca w samej sieci, ale właśnie na te platformy. Takim przykładem może być Teachable albo Udemy. Na Udemy akurat, akurat z, z, wrzucisz taki kurs całkowicie za darmo, ale ty oczywiście będziesz musiał e, oddać część swojej prowizji. Więc e, no, uważam, że to i tak dobry układ, ponieważ tam nie ponosisz żadnych kosztów. Ale chciałbym Ci pokazać w tym odcinku, jak, możesz, jak może wyglądać taki gotowy panel, e, który zresztą i tak e, już e, został udostępniony, więc każdej chwili będziesz go mógł, mógł pobrać. O tym za chwilkę, ale pokażę ci, jak taki szablon właśnie do tworzenia takiego kursu wygląda. Ja tutaj oczywiście skopiowałem sobie już ten szablon, żebym nie mieszał w tym szablonie, który jest udostępniony publicznie. I teraz to, co widzisz, to jest oczywiście mój taki przykład, bo oczywiście możesz to całkowicie inaczej ułożyć wszystko. Natomiast co jest w tym najfajniejsze, możesz po prostu. Wszystkie te elementy przestawiać jak tylko chcesz i stworzyć to pod swoje wymagania, pod swoją inspirację. Najlepszym sposobem, żeby stworzyć taki panel i go zbudować od zera, jest właśnie wzorowanie się mniej więcej jak wyglądają, wyglądają kursy na różnych platformach. Przykład Możesz pobrać sobie jakiś darmowy kurs na Udemy, zobaczyć, jak ten układ wygląda, czyli gdzie jest tam film, czy są jakieś dodatkowe zakładki, informacja ile czas trwa kurs, i tak dalej, i tak dalej. I na podstawie tego możesz po prostu zacząć budować sobie wszystkie te rzeczy, które są tutaj w potrzebne, żeby ten panel stworzyć. No i ja właśnie taki prosty panel zrobiłem. Już tłumaczę, jak to wszystko wygląda. Po pierwsze, uruchomię tutaj jakikolwiek film na YouTube, żebym tylko mógł zgrać i pokazać Ci to właśnie na przykładzie konkretnego filmu i konkretnego materiału, czyli kliknę na przykład tutaj na Brian Tracy, no i skopiuję sobie tutaj link, jest. I teraz przechodzę już tutaj do tej całej platformy, bo to jest ogólnie cała platforma. I teraz kiedy klikam tutaj w, ten, w tą zakładkę, to jest zakładka wideo. I mogę zgrać teraz film albo z komputera, albo przesłać link z YouTube'a, czyli jeżeli masz jakiś film nagrany na YouTube'ie i jest niepubliczny, możesz go tutaj wkleić oczywiście każdy go wtedy zobaczy. No i kiedy film zaczyna się ładować, oczywiście on w każdej chwili mogę go włączyć, czyli... Będę cały materiał normalnie oglądał, tak jak na, na YouTube. Dodatkowo, jeżeli chcę wrzucić jakiś materiał, który mógłbym po prostu opublikować, na przykład, jeżeli mam jakiegoś e-booka, czy jakieś, jakieś szablony, jakieś zdjęcia, grafiki, w zależności jakiego rodzaju będziesz tutaj chciał materiał wrzucić, oczywiście możesz je udostępnić. Ale co najważniejsze, bo zapomniałem powiedzieć, przypominam, że tutaj musi być ten plan na minimum pro, czyli to jest niecałe 48 dolarów na na cały rok, ale można zaoszczędzić tutaj 13-18 dolarów łącznie. Więc, jeżeli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób, odezwij się do mnie, to Ci powiem, i wtedy będziesz miał do zapłaty 30. I jeszcze tutaj wrócę, dlaczego warto użyć tego, 40, tego, tego planu Pro, choćby z tego względu. Że w darmowej wersji możesz przesłać plików maksymalnie na 5 MB, a przy, tym, przy tej wersji Pro, oczywiście tego limitu nie ma. I e, to jest dobre, e, ponieważ jeżeli chcesz tutaj przesłać e, film z, ze swojego komputera, nie potrzebujesz, e, nie wiem, nie potrzebujesz różnych platform, nie potrzebujesz e, hostingu, żeby gdzieś te e, filmy e, trzymać, przetrzymywać, tylko po prostu bezpośrednio wrzucasz do e, Notion, a z kolei na YouTubie, jeżeli film się skończy, to wiadomo, że wtedy pojawiają się inne filmy, pojawiają się reklamy i tak dalej, więc no, nie chcielibyśmy, żeby e, ktoś jeszcze gdzieś tam specjalnie musiał klikać w, w inne filmy, tylko chcemy zwrócić uwagę na na swoją osobę, na swój produkt, na swój kurs. Więc dlatego lepiej jest wtedy wrzucać filmy ze, z, z, po prostu z komputera swoje, które nie są publikowane na YouTube. No i przykładowo, jeżeli powiedzmy, to jest pierwszy film taki wstępny i e, niech to będzie wprowadzenie, czyli wtedy, jeżeli mamy tutaj tytuł, niech to będzie e, na przykład Brian Tracy, e, pod spodem mogę nadać nazwę, na przykład wstęp, no i opisać, ile ten wstęp będzie tutaj e, trwał, na przykład 5 minut przykładowo, niech to tak będzie wyglądało, no i, i lecimy dalej. Teraz program nauczania polega na tej zasadzie, że e, tutaj przede wszystkim daję nazwę e, tytułu, nazwę rozdziału, czyli niech tu będzie, e, tam było, wstęp, niech tu będzie wprowadzenie. E, wprowadzenie, no i teraz co mam na myśli tutaj wprowadzenie? No przede wszystkim mogę tutaj e, wpisać jako rejestracja. Czyli przykładowo, jak ja nagrywałem kurs do Podnotion, czyli jak się zarejestrować, jak się poruszać w panelu, jak kupić wersję pro, czy skorzystać właśnie z tej płatnej wersji, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, wszędzie, co, co za chwileczkę ci pokażę, to są po prostu filmy dotyczące jednego danego, jakby tytułu modułu. Oczywiście tych filmów tutaj możesz dać dużo, dużo więcej, no ale powiedzmy, jeżeli kończysz na filmie czwartym, te wszystkie elementy pod spodem, co są, możesz tylko zaznaczyć. Backspace i je usuwasz, bo no wiadomo, że są niepotrzebne, więc nie ma sensu, sensu, żeby one tutaj wisiały. No i przykładowo, jeżeli w tym module te wszystkie filmy łącznie będą trwały 37 minut, to tutaj wystarczy, że zamiast tych kropek wpiszesz na przykład 37 minut, no i teraz tutaj w każdym, w każdą z, z tej listy, z każdym z tych punktów, jak klikniesz jest dokładnie ten sam może nie dokładnie ten sam, ale podobny panel, gdzie tutaj również zamieścisz film możesz zamieścić jakiś materiał dać oczywiście Czas, ile trwa ten konkretny film, no i w ten sposób będziesz miał to wszystko ładnie przygotowane. I teraz, w momencie, kiedy już masz wszystkie materiały wrzucone, wystarczy że klikniesz tutaj zakładkę share. Następnie rozwiniesz tutaj listę. I przede wszystkim, jeżeli nie chcesz udostępniać w taki sposób, aby ktoś tutaj mógł coś modyfikować, edytować, to możesz po prostu kliknąć tutaj copy link. I ten link przesłać osobom, albo jeżeli robisz na przykład to jako LED magnet, chcesz komuś za darmo ten kurs oddać, lub jeżeli będziesz chciał podpiąć sobie na przykład stronę sprzedażową, i tam podpiąć sobie procesor płatniczy, ktoś, ktoś ci zapłaci i ty po prostu ten link wysyłasz, lub. Zamiast wysłanie linku, możesz i tutaj bardziej bym to preferował, możesz taką osobę po prostu tutaj dodać. Ta osoba musi mieć oczywiście za, założone konto w notion może jak najbardziej korzystać tylko i wyłącznie z wersji darmowej, ale tutaj podajesz adres tej, tej osoby. No i kiedy już zostanie ta osoba dodana, też dajesz uprawnienia tylko, żeby mogła oglądać, żeby nie mogła nic tutaj edytować. Ale ja tutaj Ci pokażę na linku, jak to będzie wyglądało, kiedy dana osoba już po prostu odtworzy sobie ten, ten kurs jak to właśnie będzie wyglądało już od strony właśnie twojego słuchacza, klienta twojego, ogólnie twojego odbiorcy tak będzie wyglądał mniej więcej ten, ten panel czyli tu są wszystkie informacje, jeżeli tu będzie jakiś plik do pobrania kliknie w niego, otworzy się nowa zakładka, będzie mógł po prostu pobrać czy będzie mogła no i tutaj widać, że ile, jest, ile czasu trwa dany kurs ile, trw, ile trw, czasu trwa raczej dany film ile tutaj w module trzeba poświęcić czasu żeby zapoznać się ze wszystkimi tymi materiałami no i oczywiście jak kliknę w rejestrację zostanę przekierowany do danej zakładki Daj znać w komentarzu, czy taki tutorial był dla Ciebie pomocny, czy chciałbyś wykorzystać akurat szablon z takim kursem? Akurat to jest mój przykład, możesz to oczywiście modyfikować. Jeżeli tak, to w opisie tego filmu jest link, gdzie możesz zapisać się na darmowy. Pobrać darmowy kurs Notion oraz pobierać regularnie darmowe szablony, ponieważ tutaj co jakiś czas wrzucam, właśnie szablony, gdzie możesz, wystarczy sobie tylko klikniesz, te szablony są do pobrania. No i oczywiście będę tutaj regularnie. Wrzucał instrukcję, jak z nich korzystać. No, i jeżeli chcesz takie szablony, właśnie pobrać, m.in. panel do kursu online, wystarczy, że właśnie zapiszesz się na listę w linku, który, jak już powiedziałem, jest zamieszczony w opisie tego filmu. No i oczywiście został łapkę w górę, jeżeli filmik ci się spodoba, i zasubskrybuj kanał, jeżeli chcesz być z kolejnymi informacjami na bieżąco, jeżeli nie chcesz, żeby cokolwiek ci tutaj uciekło. A ja w międzyczasie dziękuję i pozdrawiam.